dla wszystkich widzów, którzy nie znają sceny kulturystycznej, Bestia oraz właśnie Patryk to najwięksi możliwi wrogowie w internecie. Patryk cały czas punktuje Bestię za wszystkie jego możliwe wypowiedzi w internecie. Teraz jeden z nielicznych momentów, kiedy panowie mogą się spotkać, tutaj leciały groźby największe tak naprawdę i z jednej, i nawet z drugiej strony, choć Patryk raczej się bronił. Patryku, halo, halo, witam serdecznie. Witam serdecznie, witam Piotra, witam Sebastiana i witam Ciebie, witam prowadzącego. Ja od razu, żeby nie przedłużać, bo mam sporo tych pytań, myślę, że dzisiaj dostanę troszeczkę więcej czasu. Tak pierwsze chciałem powiadomić Piotra, że no dziwnie jakoś to się składa wszystko do tych czynności seksualnych, bo powiedział Sebastianowi, że zgwałci Sebastiana, do mnie mówił, że będzie mnie dymał i oddawał na mnie mocz, tak aż będą Araby zazdrościć, a więc pomyślałem, no jednak trzeba ten telefon zrobić, pewnie Piotr się za mną stęsknił, bo cały czas myśli o tych czynnościach seksualnych, także porozmawiamy sobie, Piotrze, troszeczkę. Pierwsze pytanie do Piotra. Pytałeś Piotrze Sebastiana, czy nie wstydzi się rozebrać przed dziewczyną? Takie mu zadałeś pytanie na konferencji. To ja tobie zadam pytanie. A tobie nie wstydź wchodzić do walki z Sebastianem naładowanym sterydami? Ty musisz się wspomagać, żeby z nim wygrywać? O co chodzi? To jest taka sprawa, że jeżeli coś biorę, to jest moja sprawa. Jeżeli on coś bierze, to jest tylko i wyłącznie jego sprawa. Nie powinno cię to interesować. Tak samo wpierdalasz testosteron w dupę, więc wiesz, nie rób siebie kurwa naturala. Ale on nie bierze. Do ciebie mówię przy głupie. Rozmawiam o tobie. A Patryk nie jest naturalny, tylko wyzywałeś kiedyś od naturala jebanego. No nie może, jest naturalny. Bo się śmiałem, że się daje kurwa naturala, dokładnie. A czyli nie jest. On zapomniał, A więc nie wstyd tobie, musisz się wspomagać, żeby wyjść z przeciwnika. Biorę testosteron, to biorę tylko i wyłącznie w hormonalnej terapii zastępczej, TRT, po prostu, dokładnie. No dokładnie. 300 mg, słyszałem, terapia zastępcza chyba w całej głowie nasterydowanej. Dobra, przejdźmy do następnego pytania. Nie wstyd tobie chodzić po siłowni bez tricepsów? Wiesz co, no jeden tricep zerwałem na treningu, a drugi tricep zerwałem akurat na macie, jak robiliśmy parter grappling, więc tutaj to, wiesz, ja... I tutaj pytanie, czy nie są to skutki uboczne brania potężnych ilości sterydów? Nie ma takiej opcji, ja to zerwałem na treningu, jak robiliśmy parter, kulaliśmy się, dostałem dźwignię, pociągnął mnie i zerwał mi triceps, po prostu, zwyczajnie. Ale przecież zerwałeś, przecież jeszcze przed nim zacząłeś trenować sztuki walki, miałeś zerwane dwa tricepsy, nie kłam, Piotrek, no. Dwóch tricepsów nie miałem zerwanych, no właśnie. Zerwałem jeden tricep. A bicep gdzie masz? A bicep gdzie się zerwał? Gdzie bicep się zgubił? Biceps? Mam bicepsy, jeżeli mówisz o ostatnim zerwanym bicepsie, co zerwałem, którego teoretycznie nie widać, bo nie widać, stało się to na treningu, jak dawałem siepa, odbiła mi rękę i zerwał mi się biceps, teoretycznie. Bardzo słabe te kurwa mięśnie, naprawdę. Nie, no, ale nie trafić sierpem i się zerwa mięśnie od razu? Tak? Trafiłem sierpa. Okay. I zerwał mi się biceps. I to w większości przypadków. No, chłopie, no człowieku, no większość ma problemy takie i to niekoniecznie kulturyści. Większość fighterów ostatniego czasu też z trenerem rozmawiałem, to mówi tu poszedł biceps. Także tutaj, wiesz, z drugiej strony frajerze jebany, niech nie interesuje cię, kurwa, to, co ja mam zerwane, to kurwa, napraw mitomanie pierdolony, psychopato, ty weź lepiej, kurwa, idź do psychiatry, bo tobie psychiatra, kurwa, jest potrzebny. Ja bym chciał tylko zaraz przejdziemy do psychiatry. Zaraz przejdziemy. Chciałem cię zapytać, bo sugerujesz, mam takie wrażenie, coś o tych tricepsach, bicepsach zerwanych, tak jakbyś chciał coś przekazać pod progą. I teraz chciałem cię zapytać, o co dokładnie chodzi, bo ja na przykład nie znam też tego slangu kulturystycznego. Że Piotr Piechowiak może tego nie wiedzieć, ale ogólnie sterydy wzmacniają bardzo mocno mięśnie, ale nie wzmacniają ścięgien ani przyczepów. I dlatego on wszystko zrywa, bo to jest kompletny idiota, on nie potrafi trenować. Za przeproszeniem idiota, bo ja z reguły go nie wyzywam. Ale gość nie potrafi trenować, dlatego wszystko pozrywał. To jest logiczne, zaraz będzie tak myślał, że zerwie sobie mózg. Ale przejdziemy do następnego pytania. Piotrze, do twojej kultury, odnośnie twojej kultury, bo ty chcesz każdego bić. Mnie chcesz bić, Burnejkę chcesz bić, ja się z tobą Posłuchaj, kurwa, propozycję walki ze mną. Ja nie skończyłem. Ale nie ważne, nie skończyłeś, kurwa, idioto jebany, psychopato ty, kurwa. Dobrze, to powyzywaj i ja skończę, tak? No, ty nie będziesz, kurwa, kończył. Ty chyba, kurwa, kończysz jako ostatni, baranie ty. Dobra. Posłuchaj, durniu. Sprawa jest taka. No co, jeszcze chcesz coś powiedzieć? No to powiedz coś. No chciałbym. Skończyłeś wyzwiska? A więc tak, chciałeś bić Burnejkę, chciałeś bić mnie, ty przynosisz... Dostałeś propozycję walki ze mną. Powiedziałeś, kurwa, taką zaporową sumę, że oczywiście, kurwa, jej nie dostałeś, a przydałyby się, kurwa, te pieniądze. Chciałem ci, kurwa, dać zarobić. Chciałem ci dać zarobić, bo zapierdalałeś, kurwa, na miotle, kurwa, debilu ty, kurwa, oszuście jebany, pierdolisz, kurwa, kocoboły, kurwa, sprzedajesz, kurwa, diety, kurwa, takim, kurwa, czubom jak ty. Masz kółko wzajemnej adoracji, kurwa, wraz ze swoją kobietą i, kurwa, wysyłacie, kurwa, 300, kurwa, wiadomości mailowych, kurwa, bo nie potrafisz, chłopie, kurwa, tolerować tego, że ktoś ci, kurwa, da jakiś komentarz, blokujesz, kurwa, każdego. Skończyłeś się pultać? Spierdala, nie odpowiadam na twoje pytania więcej, psychopato jebany. Dobra. Chcesz każdego bić, chcesz bić mnie, Burnejkę, ty przynosisz kulturystom wstyd, stary. Nie jestem kulturystą już, durniu ty jebany. Kulturystyka to jest kultura ciała i umysłu. A ty każdego chcesz bić, ty się zachowujesz jak typowy koks idiota z lat 90. Zadam ci pytanie. Gdybyś, kurwa, na Słodkiewicza, kurwa, nie nagrał z kreatyną czy tam z HMB materiału, to dzisiaj byś tu, kurwa, nie był. Durniu ty jebany.
Przypierdalasz się, kurwa, do każdego. Do kurwa Burnajki, do Karmowskiego, do Mikulewicza, do mnie, kurwa, do osób, które gdzieś są znane, tak? A co ty, kurwa, prezentujesz? Wychodzisz, kurwa, nóg nie masz, masz, kurwa, nogi jak bocian. Takie memy o tobie powstają. Idioto, ty, kurwa, zawodowy. Ty, ale przygubię, ty, kurwa, zrobić, trenujesz, kurwa, nogi, baranie jebany? Czemu się to czuję? Baranie jebany, trenujesz nogi? Trenujesz nogi, psychopatu, kurwa? Oczywiście, że tak. Masz tak, to pokaż, kurwa, nogi, a nie powiększa sobie, kurwa, durniu, ty, kurwa. Masz zajebany. Filmowe zdjęcia na Instagramie, jak lubisz oglądać męskie nogi, bo wiem, bo te gwałty, te Araby będą... Dokładnie bym się zlał na ciebie ciepłym moczem, kurwa, durniu, ty jebany. Oblałbym cię, kurwa. Chodźmy do następnego pytania, ostatnie pytanie. Dalej, kurwa, nie będę cię... Ty potrafisz liczyć do dwóch? Przejdźmy dalej. No to akurat głupie pytanie, jeden, dwa, no, bez przesady. No, tak, no, bez sensu. No jest w tym sens, Sebastian, jest w tym sens. Nie, bezsensowne te szpilki trochę, nie? Jeden, dwa, no, ale... No. Piotr, ile ty masz dzieci? Piątkę. Ile ty masz dzieci? Piątkę. No powiedziałeś ostatnio na konferencji, że jedno. No to mam piątkę i co cię to interesuje? Powiedziałem, że z sobą więcej, kurwa, rozmawiać nie będę. Temat uważam, no, masz dwójkę. A może trójkę jeszcze mi powiesz? Masz dwójkę. To czemu się nie przyznajesz? No bo nie będę z tobą rozmawiał na ten temat. O co chodzi? To ktoś do ciebie się nie przyznaje, czy ty się do dziecka nie przyznajesz? Ja się zrobiłeś, przyznaję się, do nie przyznajesz? Tak, ja się do ciebie nie przyznaję. No to może prowadzący, może Kamu ci rozpisze gdzieś tam na Tokicy. Jeden dodać jeden to jest dwa, a więc ty masz dwójkę dzieci, a nie jedno. No to jak ty wiesz, że mam dwójkę, to niech tak zostanie. Natomiast Patryku, dostałem informację, że faktycznie tutaj dostałeś bardzo ciekawą ofertę od Federacji Cloud i chciałem cię oficjalnie zapytać, jak już jesteśmy na wizji, dlaczego jej nie przyjąłeś, ponieważ no, widać, że emocje, mimo tego, że jesteście parę tysięcy kilometrów od siebie, naprawdę są ogromne. Powiem tak, ja pieniądze mam. To, co mówi tam Piotr Pichowiak, że jakieś tam namiotle zamiatam, to mogę to robić w jego głowie, bo ja mam szacunek do ludzi, którzy sprzątają. On pokazał, że ja jest... Ja też mam szacunek, tylko udajesz milionera, kurwa, każdy wiedział, gdzie pracowałeś i jak, kurwa, żyjesz, chłopie. Każdy zaczyna od zera, nie? Nie, okej, okay, ja zdaję sobie, ja też zaczynam od zera. Okej, tylko nikt nie pierdoli, że jest, kurwa, milionerem, gdzie, kurwa, jest zapierdalał namiotle, bo, kurwa, wszyscy wiedzą. Nie wstydziłbym się, kurwa, zapierdalać namiotle, być potem stanowisko wyżej, wspinać się, mieć cel, mieć motywację. A ty, kurwa, jej w ogóle nie masz, chłopie. Pierdolisz, kurwa, tylko przed chwilą mnie obraziłeś, przed chwilą mnie obrażałeś, że... Dobra, powiem ci tylko tyle. Dostałeś, kurwa, propozycję ze mną walki. Dlaczego, kurwa, jej nie przyjąłeś? Bo co? Bo nie potrzebuję pieniędzy. Okej, okay, a nie miałbyś ochoty sprawdzić się ze swoim odwiecznym wrogiem? Nie, ponieważ mam pieniądze, nie potrzebuję ich. Ja jestem człowiekiem, który nie potrzebuje więcej pieniędzy. Piotr nie potrafi tego zrozumieć. On założy, wiesz, łańcuch z tombaku, udaje kulturystę, idiotę lat 90., myśli, że na kimś to robi wrażenie. Na mnie pieniądze nie robią wrażenia. Na mnie wrażenie robi szczęśliwa rodzina. Więzi rodzina. Rodzinne, szczęśliwa rodzina. Tak, ja od każdej federacji miałem propozycję, od wszystkich federacji. Od jednej trzy razy, żeby była jasność. Dobrze. I to dosyć duże pieniądze. Jeszcze na sam koniec chciałem cię zapytać, jak to właściwie wygląda? Ponieważ oglądałem twój wczorajszy materiał a propos tego, co właśnie panowie mówili na konferencji przed tym spotkaniem, które ma miejsce teraz. I ty użyłeś tam takich słów, że jeżeli Piotr by cię zaatakował, to nie musi się bać o to, że poszedłby siedzieć, ponieważ po takim ataku poszedłby leżeć. Rozumiem, co chciałeś przekazać, natomiast... Tylko zadam ci, durniu, pytanie jedno. Powiedz mi jedno. Dlaczego, kurwa, wszystkich do sądu ciągniesz? Nabrajasz, a potem ciągniesz, kurwa, do sądu. Dobrze, cię obrażą, to podaj jedną rzecz. To podaj chociaż jedną rzecz. Dobra, wiesz o jakie osoby mi, kurwa, chodzi. Nie, podawaj. Szkoda mi czasu na ciebie. Czyli mnie teraz pomawiasz. No tak. Pomawiasz mnie teraz. Czyli mnie pomówiłeś teraz. Widzisz? Jakiś ciebie cwaniak? Dobrze, następna sprawa. A ty mógłbyś tylko odpowiedzieć, czego się możesz spodziewać, Piotr, jeżeli faktycznie kiedyś na ciebie wpadnie na ulicy? No to ja będę działał bez zasad. Także on... Będę działał bez jakichkolwiek zasad, a więc on zobaczy, co znaczy gangsterka na ulicy. O, proszę. Bo on, ten człowiek, co najwyżej, może się nałykać sterydów i udawać gangstera. A tak naprawdę on na ulicy, kiedy by miał z kimś stanąć oko w oko, to by był mięciutki. On bez sterydów może pojechać na łowisko sobie wędkować, co najwyżej. A więc jeżeli on tylko kiedykolwiek podejdzie do mnie i będzie chciał coś zrobić, to już nigdy więcej nic nie zrobi. Ja mu to obiecuję. Chcesz coś odpowiedzieć bez... Mitoman, no. Dobrze. Patryku, chciałem ci bardzo podziękować za telefon. Tak. Rozruszałeś nam bardzo mocno. Na koniec jeszcze, Piotr, pozdrów córkę Roxanę. Dzięki. Bo to trochę głupio, nie? Dzięki bardzo. Na razie.